działał. Już teraz lepiej, tak? To serdecznie Państwa zapraszam. Czasu mamy niewiele, w związku z tym pozwolicie, że zacznę już naszą tutaj wspólną rozmowę i refleksję. Powiem z jednej strony, że nie jest łatwo po takich prelegentach mówić, ale z drugiej strony powiem, że są to moi nauczyciele i mistrzowie, więc stosunek emocjonalny jest, a w związku z tym nie mogłabym być lepszych przedmówców, którzy wprowadzili niejako nas w temat, który chcę przedstawić. I będę rzeczywiście się odwoływała zarówno do treści, które poruszył ksiądz arcybiskup, jak i pani profesor Maria Ryś. Proszę zobaczyć, że może zaznaczę tylko, że dzisiejszy temat nie będzie przedstawiony w całości, dlatego że kontynuowany on będzie na kolejnym spotkaniu, także proszę się dzisiaj nie niepokoić, że tak jak mówię, temat nie będzie całościowo objęty. Padały Państwa pytania, szczególnie po bardzo ciekawym wykładzie pani profesor, pytania dotyczące praktyki, czyli jak te wszystkie słuszne wnioski z badań, postulaty naukowe, jak ludziom pomagać, jak wdrażać je w życie, jak przetwarzać je na zmianę konkretnych zachowań ludzkich. I w związku z tym temat naszego spotkania, a ja jestem praktykiem i z ludźmi pracuję, więc podzielę się moimi uwagami właśnie z pracy. Dlatego temat ujęłam szansa dla utraconej miłości, budowanie więzi małżeńskiej. Proszę zauważyć, że określenie utraconej jest wzięte w cudzysłowie. Będziemy się wspólnie zastanawiać, czy miłość może być utracona. Proszę zobaczyć, to jest wypowiedź młodego człowieka. Znalazłam tę próbę, bo tak to można nazwać, próbę pewnego poetyckiego odniesienia się do własnego cierpienia i do tego, co jest doświadczeniem osobistym tej osoby, w wypowiedziach internetowych. Pisał to młody chłopak, który o swojej tak zwanej miłości utraconej napisał. Bezbronne oczy, bezbronne usta, bezbronne ręce. Udawany cichy śmiech, histeryczny wiący zer. I obcy świat, opadniętych chęci pieśni i wyrwany strzeliczny. W wielkiej pustce studni męce ogromny żal. Widzisz, tu na sercu, to blizna utraconej miłości. Ogromna emocjonalna treść zawarta w tym wyrażeniu. Poza tym proszę zwrócić uwagę na określenie blizna. Blizna oznacza, że rana niejako się zagoiła. Blizna jest śladem po doświadczeniu i przeżyciu. Ale jednocześnie blizna jest stygmatem i blizna jest znakiem, który pozostaje na zawsze. Nie będziemy bardzo szczegółowo może wchodzić w teksty młodych ludzi. Tutaj 28-letni Tomasz odnosi się do swojego nieudanego związku dwuletniego. Państwo widzicie na ekranie ten tekst, więc nie będę go czytała. Mówi bardzo krótko, jak wyglądało ich dwuletnie życie. I padają te dramatyczne słowa. Nastąpił koniec miłości. Jakie są społeczne, najczęstsze zachowania w odniesieniu do takich dramatycznych, traumatycznych sytuacji określanych przez ludzi jako koniec miłości? Proszę zobaczyć, że z tym, czym my się spotykamy w poradni, to jest postawa albo separacji, sytuacji, kiedy ludzie nie wiedzą, jak rozwiązać problem, ale nie potrafią już trwać w toksycznym, traumatycznym związku. Albo po prostu biernie czekają i ponad miarę jakby swoich sił biorą na swoje barki ogrom cierpienia. Pytanie, jak długo? Albo, to co jest również bardzo dramatyczne, decydują się na rozwód lub stwierdzenie nieważności małżeństwa.
To tylko są statystyczne przykłady, że zjawisko, o którym mówimy, jest zjawiskiem, można powiedzieć, w Polsce, już niemalże globalnym. Bardzo wiele par się rozpada, małżeństw, mamy zwiększającą się liczbę rozwodów, separacji. Proszę zauważyć taką ciekawostkę z danych statystycznych, że na pierwszym miejscu przyczyn zdecydowania się na rozwód małżeństwa zgłaszają tak zwaną niezgodność charakterów, co pozwolę sobie tutaj powtórzyć za panią doktor Wandą Tomtawską o pewnej sprzeczności, że z jednej strony młodych ludzi przyciąga do siebie owa różnorodność, niezgodność, która fascynuje, a potem proszę zobaczyć, dokładnie ten sam argument pada jako pierwsza z przyczyn chęci izolowania się i rozwiązywania małżeństwa, przynajmniej w aspekcie cywilnym. To są dane statystyczne mówiące o dość dużej liczbie separacji, choć proszę zobaczyć, że pocieszającym jest fakt, że może gwałtownie po 2004-2005 roku ta liczba separacji spada. No ale niestety zwiększa się przez to liczba rozwodów. Także ten spadek liczby separacji nie jest dla nas jakimś pozytywem. Tu oczywiście też pewna ciekawa sprawa z badań wynikająca. Choć liczba rozwodów wzrasta, to proszę zobaczyć, że wzrasta też liczba zawieranych małżeństw. Co pokazuje pewien taki dualizm, ale taką pewną sprzeczność zjawiska. Mianowicie, że pomimo, iż tak wielu się nie udaje, to pragnienie w sercu człowieka do intymności, więzi, bliskości jest tak ogromne i widać to w działaniach poprzez próby zawierania tych małżeństw. Oczywiście nie będę już w tym momencie z braku czasu wymieniała, bo na to jest wiele danych psychologicznych i w badaniach to widać, jak bardzo traumatycznym wydarzeniem w życiu zarówno osób rozwodzących się, czyli małżonków, jak i dzieci jest ta sytuacja, jak w pewien sposób też stygmatyzuje na późniejsze życie, zarówno w sferze psychicznej, jak i w odniesieniu do soma, prawda, do sfery somatycznej. To, co nas interesuje, to pytanie, czy istnieje jakaś szansa dla tak zwanej, jak określił to nasz internauta, utraconej miłości. I zobaczcie fragment listu tego internauty. Zastanawiam się, czy jest szansa, abyśmy się w sobie zakochali od początku, a raczej, bo pamiętacie, pisał to chłopiec, czy ona też tak myśli. Ona, czyli żona. I w odpowiedzi na to pytanie musimy sięgnąć do Pisma Świętego. Do tak znanych słów, tak znanych, bo czytamy, czy jeżeli jest prawdą, że miłość jest cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, wszystko przetrzyma, miłość nie ustaje. Jeżeli jest prawdą, to czy miłość może być utracona? Stąd wniosek, że miłości nie można utracić, a spłyconą więź można odbudować. I jest to teza, która jest optymistyczna, która daje nadzieję, która wyrywa nas z tego myślenia niemocy, a tylko i wyłącznie sięgania do patrzenia na źródła dyskomfortu, źródła przeżyć dramatycznych, do sięgania do nieumiejętności. Spojrzenie w przyszłość, spojrzenie optymistyczne. I proszę zobaczyć, jeżeli po ludzku miłość to nie zawsze znaczy to samo, bo bardzo wiele słów kojarzy się ludziom
dyspontanicznie mieliby określać, czym jest miłość. Bardzo różne słowa padają, pod tym jednym słowem kryje się cały obszar innej rzeczywistości. Padają słowa o szacunku, ale i o pożądaniu, o dominacji, ale i pragnieniu, o trosce, ale i posiadaniu. Zatem jeżeli nasz ludzki subiektywny odbiór jest tak szeroki, to co dla nas jest fundamentem, który łączy? Fundamentem trwałym, niezmiennym i jedynym. Również w Biblii czytamy, po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Zatem jeżeli nie my, ludzie i nasz subiektywny ogląd może być tym fundamentem, to proszę zobaczyć, że tym fundamentem jest zawsze Słowo Boże. Czyli prawda, która jest trwała, prawda, która jest niezmienna. I czytamy w Humanae Vitae, encyklice, która była dzisiaj przez księdza arcybiskupa przytaczana, że małżeństwo nie jest wynikiem jakiegoś przypadku lub owocem ślepych sił przyrody. Bóg Stwórca ustanowił je mądrze i opatrznościowo, aby urzeczywistniać w ludziach swój plan miłości. Czy wszyscy zawierający małżeństwo, czy wszyscy żyjący w małżeństwie mają świadomość zadania urzeczywistniania w sobie i w swoim życiu Bożego planu miłości? Jak usłyszeć Boży głos w dzisiejszym świecie zabieganym, chaotycznym? I znowu Jan Paweł II, wielki papież rodziny, przychodzi nam z pomocą. W 2000 roku w jednej z audiencji Ojciec Święty powiedział, aby uchwycić Boży głos, który tak silnie rozbrzmiewa we wszechświecie, trzeba mieć oko duszy wolne od zgiełku. A w tym typu rzymskim pamiętamy te słowa. Zatrzymaj się. We mnie jest miejsce spotkania. We mnie, w Bogu jedynym. Dlaczego? Bo Bóg jest. Przenika wszystko. Widział nagie, przejrzyste, prawdziwe, dobre i piękne. Jakie jest zatem dla nas konkretne zadanie odbudowania więzi, albo może budowania więzi? Ja będę chciała w kolejnym spotkaniu zrobić Państwu taką analizę przypadków, z którymi spotykamy się w poradni i konkretnie pokazać na konkretnym przykładzie osób, jak ta praca wyglądała. Ale proszę zobaczyć, że tym pierwszym krokiem i tym pierwszym zadaniem jest poznanie, czym jest małżeństwo w Bożym zamyśle. Czyli do jakiej miłości nas Pan Bóg powołuje. Czym jest to powołanie? Jakie stawia zadania? I trzeba wreszcie zrozumieć cel, nadrzędny cel małżeństwa. Tutaj odnoszę się tylko do kilku fragmentów, bo jest to forma artystyczna, malarska, fresku Michała Anioła, który zawarł głębię teologiczną w tym obrazie. Nie będę w tej chwili też szczegółowo omawiała tego fresku, ale ponieważ fresk nosi tytuł Akt Stworzenia, to proszę przypomnieć sobie i zobaczyć, a sięgamy również do słów Księgi Rodzaju, czym ten akt stworzenia był, co Pan Bóg niejako dał, ofiarował człowiekowi. I pozwolę sobie przejść tutaj do już pokazania ogromu tego daru. Czyli proszę zobaczyć, że powołanie człowieka do miłości zawsze jest uprzedzone ogromnym darem. I spójrzmy, jaki to jest dar, jakie elementy się na ten dar składają. Dar
istnienia, dar życia, dar płci, płciowości, tego istnienia na sposób kobiecy albo męski w życiu i wreszcie dar płodności, bo proszę zobaczyć, że tak jak prawa ręka Boga Stworzyciela kreuje stworzenie człowieka, prawda, skierowana ku człowiekowi, tak kontynuacją tej wyciągniętej prawej ręki jest lewa ręka, lewe ramię, lewa dłoń, która, jak Państwo dobrze zobaczą, pokazuje kobietę i pokazuje dziecko. I stąd przedłużeniem Bożej kreacji wobec stworzenia świata i człowieka jest dar prokreacji dla małżeństwa. I stąd potem w Humanae Vitae przeczytamy, że rodzice są podniesieni do godności współpracowników Boga w dziele stworzenia. Ale to są tylko pewne akcenty tej głębokiej treści teologicznej zawartej we fresku. Więc proszę zobaczyć, że najpierw jest miłość uprzedzająca i ogromny dar. Myślę, że zaakcentowanie tej cechy Bożej miłości uprzedzającej jest ogromnie ważne dla nas w życiu. Bo proszę zobaczyć, my czasami wymagamy albo narzekamy. Ale czy my najpierw dajemy, bo akt stworzenia nam pokazuje, że najpierw otrzymaliśmy, najpierw Pan udaje i to hojnie, a dopiero potem stawia zadanie. Czyli naszym częstym błędem w relacjach jest to, że oczekujemy, a nie, że hojnie dajemy. Proszę zobaczyć, że zadanie jest na miarę daru. A skoro zostaliśmy tak hojnie obdarowani, to jesteśmy powołani do miłości oblubieńczej, jak powiedział ksiądz arcybiskup. Nie jakiejś tam, nie byle jakiej, nie takiej jak my rozumiemy. Oblubieńczej, czyli całkowitego, wyłącznego daru siebie dla drugiej osoby. Do końca życia. Jaki jest cel małżeństwa, bo proszę zobaczyć, czy pozwolę sobie również przypomnieć słowa z Biblii. Mianowicie, nie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. Bo te słowa nam przypominają o słabości naszej natury. O tym, że jesteśmy skażeni konsekwencjami grzechu pierworodnego. Że konsekwencją grzechu pierworodnego była nie tylko zmiana konstrukcji osobowej jednostki, człowieka. Człowiek przestał rozumieć siebie, stracił ową piękną harmonię. Ale przez to, że stracił rozumienie siebie, odosobnienie nastąpiło, jak mówił Jan Paweł II. Czyli człowiek stracił zdolność do nawiązywania relacji zarówno z drugim człowiekiem, jak i z Bogiem, z istotą najwyższą. I czwarta ważna konsekwencja. Człowiek stracił panowanie nad światem. Ten świat stał się wrogiem, w pocie czoła będziesz pracował. Zatem proszę zobaczyć, skoro musimy przypomnieć sobie o tych skutkach grzechu pierworodnego i w pokorze powiedzieć, że jesteśmy słabi, to dotykamy tutaj istoty budowania więzi małżeńskiej, owego communio personarum, czyli jedności osobowej, z czego? Ze słabości i różnorodności osób, kobiety i mężczyzn. A dzięki czemu to zadanie będzie możliwe? Nie dzięki naszym słabym siłom, nie dzięki naszym władzom rozumu, serca. To zadanie dla słabego człowieka jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki łasce uzdolniającej Ducha Świętego. I to jest, najkrócej mówiąc i prościutko, bo mamy mało czasu, ale to jest ta istota sakramentu małżeństwa.
że budujemy coś, co przekraczałoby ludzkie możliwości budowania. Jedność z różnorodności. Proszę zobaczyć, nie jedność mimo różnorodności, tylko tak jak wspomniał ksiądz arcybiskup, komplementarność i spełnienie tego nadrzędnego celu małżeństwa jest dzięki tej różnorodności płci, kobiecości i męskości. I tu tylko przypomnę, bo to jest nasz fundament do bardzo szczegółowego teraz przykładu, ale fundament, pani profesor Kuryś to bardzo podkreśliła pięknie, że znowu ewangeliczne, tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy, zaś z nich największa jest miłość. Czyli ta komunia osób może być budowana dzięki uzdolniającej łasce Bożej, ale mocą miłości, nie byle jakiej miłości objęczej. I teraz przejdźmy do poradni, czyli do przykładu konkretnego. Nazwę tych ludzi Adam i Ewa. Bo chodzi o pewną analizę przypadku, ale to są prawdziwe osoby, które prawdziwie do tej poradni przychodzą i pracują nad swoim małżeństwem. Są to osoby, które mają 10-letni staż małżeński, dwoje dzieci, obydwoje bardzo wykształceni, inteligentni, naprawdę bardzo, bardzo mili w kontakcie ludzi i sympatyczni. Dlaczego przyszli do poradni? Zatem. Dlatego, że pani przy porodzie drugiego dziecka wpadła w depresję. No, depresja poporodowa, to się zdarza. Ale ponieważ depresja się utrzymywała, trzeba było zasięgnąć porady lekarskiej, porady psychiatrycznej, bo potrzeba była wyłączenia farmakologii. Oczywiście taka wizyta się odbyła, rzeczywiście to leczenie zostało wyłączone, ale pani doktor stwierdziła, nie, wydaje mi się, że może być coś jeszcze. Tutaj są jakieś jeszcze Państwu kontakt potrzebny i rozmowa ze specjalistami naszej porady. W trakcie rozmów okazało się, że owszem, na pewno tam te różnice hormonalne, czyli cały ten aspekt, prawda, biofizyczny był jednym z czynników wyzwalającym depresję, ale de facto ta depresja pokazała coś, co było niewidzialnego dla tych ludzi w rodzinie, a działo się już od kilku lat. I w tym momencie nic nie mówiłam, tylko wyproszę pana. Proszę wziąć kartę i szybciutko tylko napisać. Jaka według pana powinna być żona? Proszę zobaczyć, nie zadałam pytania. Proszę w odniesieniu do pani Ewy, przepraszam, napisać, bo ja chciałam to prawdziwe imię tej pani użyć. Tylko jaka żona powinna być? I mąż w pewnym momencie pisząc mówi, proszę pani, ale przecież ja wymieniam, ja wszystko piszę o mojej mamie. Więc ja mówię, super. Widzi pan, odkrył pan, że pan nie widzi przed sobą konkretnej Ewy swojej żony, tylko pan bezwiednie przenosi na żonę oczekiwania, jakie utrwaliły się w panu z relacji w dzieciństwie, co mama robiła, jak mama robiła. I ponieważ żona nie robiła identycznie wszystkiego tak jak mama, no to było to automatycznie odrzucane, bo nie zgadzało się z tym sztywnym schematem myślowym, wyobrażeniowym, wyniesionym z domu. Ale proszę zobaczyć, przez ujawnienie również tego mechanizmu, mąż mógł pozbyć się funkcjonowania w takim wyobrażeniowym działaniu. Żeby jakoś prostując tutaj tę opowieść o budowaniu więzi tej pary. Pierwszą rzecz, na którą zwróciliśmy uwagę, to tak jak mówiłam tutaj, poznanie fundamentu, zrozumienie celu. Drugi fundament i drugi krok to było to, o czym pani profesor Maria Ryś mówiła, czyli rodzina wyjścia. I tu krótko dam obraz też charakterystyczny tej rodziny. Żona rzeczywiście była, wychodziła z rodziny władzy. To pani profesor akurat przedstawiała ten typ rodziny. Czyli, powiem krótko, tam zamiast prawidłowej relacji miłości między mężem i żoną, na pierwszym miejscu
był prymat nakazu, zakazu, prawidłowości, powinności, norm i zasad. To było najważniejsze. Zatem dziecko w takiej rodzinie, podporządkowane ciągle tym normom i zasadom, owszem, jest świetnie wychowane, odnajduje się w każdej sytuacji, w każdym towarzystwie, ale dziecko to nigdy się nie czuje kochane, bo nigdy nie jest najważniejsze. Ważniejsze są te normy, ważniejsze są te nakazy, a nie ono samo. Mało tego, taki człowiek i takie dziecko czuje się kochane tylko wtedy, kiedy te normy najważniejsze wdraża w swoje życie, czyli kiedy jest posłuszne. Krótko mówiąc, reasumując, ta pani, czyli nasza Ewa, w cudzysłowie, wyszła z bardzo niskim poczuciem własnej wartości z tej rodziny wyjścia, z deficytami właściwie emocjonalnymi, to są te minusiki emocjonalne. Ja tak żartuję sobie śmiesznie z ludźmi i mówię, że to jest tak, te deficyty to są porównywalne do bibuły i atramentu i pergaminu i atramentu. Proszę zobaczyć, jak normalnie kropla atramentu wpadnie na pergamin, to on jest śliski i spływa. A jak są deficyty, to jest ta bibuła, która chłonie. I jedna kropla to mało, dwie krople to mało. Wszystko chłonie i ciągle jest za mało. To takie obrazy porównywalne tych postaw. I nasza Ewa te wszystkie deficyty niejako przelała na swojego męża. A teraz proszę zobaczyć tylko na tej płaszczyźnie, jaka odpowiedź ze strony męża. Mąż z kolei pochodził z rodziny, gdzie nie było ojca, to znaczy ojciec wcześniej umarł. Mama musiała być dzielna, mama musiała ogarnąć całą gospodarkę, wychować dzieci, musiała dużo pracować. Była bardzo dzielna, ale przez to nie miała czasu dla dzieci i praca stała się tam wartością najwyższą. O tyle to dziecko, czy ten człowiek w rodzinie był ważny, o ile on pracował, podejmował po prostu zadania, których było bardzo dużo w tej rodzinie. Więc kto pracował, to się liczył. Kto więcej pracował, to się bardziej liczył i był bardziej cenny. Więc osoba, ten pan, ten mąż, jako osoba dorosła, bardzo zaradny, bardzo sprawny, pracowity, no tutaj powiedzmy to trudne dzieciństwo go mocno zahartowało na przyszłość, dało mu dużo takich umiejętności zaradczych w życiu. Ale z drugiej strony proszę zobaczyć, że nie był też otwarty, empatyczny na swoją żonę, bo skoro się ciągle liczyła praca i obowiązki, a nie drugi człowiek w rodzinie, a nie brat, siostra i tak naprawdę matka, bo miłość była wyrażana przez pracę, to proszę zobaczyć bezwiednie, jaką oni różnorodność jako małżeństwo mają do przepracowania. Bo ja chcę ten akcent mocno zaakcentować. Nie pochylajmy się nad różnorodnościami, inaczej nie zatrzymujmy się na nich. Różnorodność trzeba poznać tylko po to, żeby określić rodzaj zadania, jaki jest dla danej pary, rodzaj zadania do przetworzenia. No bo proszę zobaczyć, oni jakoś nie uświadamiali sobie tych faktów, o których ja w tej chwili mówię. W związku z tym wpadli niejako w pułapkę nieprzepracowanej ich rzeczywistości. Ona wycofana, bo tutaj dodaję jakby kolejne cechy bardzo istotne, już związane z temperamentem. Pamiętajcie, temperament jest wrodzony, temperament jest uwarunkowany genetycznie, temperamentu się nie zmienia i się nie zmieni. I nie wolno próbować oddziaływać na zmianę temperamentu. Zatem Adam, ekspresywny, taki prawda, ekstrawertyczny, łatwy w kontakcie z ludźmi, łatwo wyrażający się i Ewa wycofana, zamknięta, nie umiejąca o sobie mówić. Tym bardziej, że w rodzinie wyjścia jej głos się nie liczył, jej potrzeby się nie liczyły. Proszę zobaczyć, jaką to całość nam tworzy. To są puzzle, które powoli, powoli tworzą całą układankę, jaką jest złożona osobowość
danej osoby. A my teraz mówimy o związku, o relacji. Więc dokładnie z tymi wszystkimi cechami weszła Ewa w małżeństwo. Przy tym mężu, takim dynamicznym, takim inteligentnym, przedsiębiorczym, zdolnym i szybkim, nie było dla niej płaszczyzny zaistnienia. Ona się podporządkowała, tak jak w domu rodzinnym ojcu. Ona nie myślała o swoich potrzebach, ona nie umiała wyrazić swoich potrzeb, ona żyła potrzebami męża. I trwało to 10 lat, aż do owej depresji poporodowej. Bo ta dziewczyna straciła siebie w tym małżeństwie. Ona nie wiedziała, kim jest. Ona żyła, skoro nie wiedziała, kim jest, to nie wiedziała, nie żyła w zgodzie z sobą. Ona po prostu totalnie straciła siebie. Tak jak pani profesor dziś powiedziała, te osoby zapytane, a czego pani pragnie dla siebie, co by pani chciała zrobić, to te osoby nie wiedzą, co powiedzieć. Czyli użyję jeszcze jednego pięknego obrazu też pani profesor. Jeżeli rodzina ma dawać korzenie, prawda, normy, zasady, wartości, bardzo ważne, ale rodzina ma dawać skrzydła, czyli pasję rozwoju, dalsze działanie, pasję życia, wznoszenie się ponad siebie, to jest aspekt samowychowania. To w życiu tej osoby, naszej Ewy, te skrzydła zostały podcięte już we wczesnym dzieciństwie. Ona zapomniała, że ma pasję, że ona może mieć pasję. Żyła codziennością, a proszę zobaczyć, że osoby jeszcze pochodzące z rodziny władzy dążą do perfekcji. Dlaczego dążą do perfekcji? Bo jak były grzeczne, bo jak spełniały nakazy, to były kochane. I dlatego te osoby dążą do perfekcji, bo chcą zasłużyć sobie na miłość, na akceptację. Więc chciała Ewa nasza zasłużyć na akceptację męża. De facto pękła wewnętrznie. Skończyło się depresją, powiem inaczej, zaczęło się depresją. Bo ta depresja i ujawnienie się tych nieprawidłowości tak naprawdę stała się szansą nowego zaistnienia, zauważenia tego, czego wcześniej nie zauważali, rozumienia tego, czego wcześniej nie rozumieli. Czyli coś, co się wydawało trudne, tak naprawdę dało im nową jakość życia i nadzieję na przyszłość. Cechy charakteru, tutaj skończę na przykładzie tej pary, bo tak jak mówię, będę kontynuowała ten temat, więc szerszy obraz państwo otrzymacie już później po całości. Następny czynnik, na który trzeba będzie zwracać uwagę, jeśli mówimy o budowaniu lub odbudowaniu więzi, to jest czynnik pewnych cech charakteru. Z opracowanych, wyszkolonych, wykształtowanych na bazie temperamentu. To są takie właśnie umiejętności prospołeczne. Bardzo ważna empatia. Nie ma empatii, nie ma, jest ogromna trudność w rozumieniu drugiego człowieka i budowania relacji. Proszę zobaczyć, że znowu brak empatii często charakteryzuje osoby wychowane w rodzinach nadopiekuńczych. Rodzice dawali wszystko, dziecko nie musiało myśleć, więc samo się wszystko robiło, więc potem wnosi ten model funkcjonowania w swoje życie małżeńskie, no i też oczekuje, że się będzie wszystko robiło, a się samo nie robi. I są, prawda, problemy. Więc dlaczego to akcentuję? Bo chociaż ludzie mówią o tym, co czują, jak widzą swój problem, jak precyzują swój problem, to każda osoba prowadząca taką rozmowę musi umieć znaleźć tak zwany korzeń problemu. Nie to, co ludzie mówią, tylko to, co naprawdę jest w życiu ich problemem. Bo proszę zobaczyć, gdyby się zatrzymało na poziomie tego, o czym mówili, czyli depresji poporodowej, to pomoc byłaby zupełnie inna niż próba odnalezienia korzenia problemu, jakim było życie w niezgodzie z sobą i nieprawdziwa relacja. Tylko prawda
i zbudowanie relacji na prawdzie. Będzie tą relację rozwijało, kształtowało, ubogacało i czyniło życie człowieka szczęśliwym. Każdy nieświadomy, choćby fałsz, jest pewną mistyfikacją. Nie jest prawdą, więc to jest tylko kwestia czasu, kiedy pęknie, kiedy ludzie zaczną czuć dyskomfort. Takie cechy charaktery właśnie, jak umiejętności prorelacyjne, prospołeczne, empatia, określanie swoich granic, asertywność dobrze pojęta, umiejętność współpracy, nie brania na siebie, prawda, wszystko, albo spychania na kogoś, współpracy. To są bardzo istotne umiejętności. Umiejętność wyrażania siebie, swoich emocji, oczekiwań, potrzeb, reakcja na stres. Tu jako przykład powiem, Ewa w sytuacjach stresowych, uciekała i się zamykała i zagrażała się wewnętrznie, Adam, jego to mobilizowało. On potrafił, on czuł adrenalinę i on potrafił w takich sytuacjach szybko znaleźć rozwiązanie. Tylko proszę zobaczyć, jako małżeństwo komplementarne, prawda, się uzupełniali, dopełniali, nawet nie uzupełniali, bo to znaczy brak, ale się dopełniali. Ale to nie zwalnia każdej z osób do przetwarzania siebie, do pracy nad sobą, do rozpoznania swoich plusów i minusów i przetwarzania się w imię miłości dla drugiej osoby. Kolejnymi czynnikami, które się zawsze bierze pod uwagę w budowaniu więzi, tak jak tutaj, to była kwestia czasu. Znowu owo ewangeliczne ziarno, które zostaje rzucone na różny grunt. Aby ziarno mogło wzrosnąć, nie tylko potrzebuje odpowiedniego podłoża, ale potrzebuje czasu do wzrostu. Więź buduje się w czasie. Ile czasu dla siebie mają? Ja proszę o to, żeby rysowali harmonogram. Jak ich tydzień wygląda? Tak mniej więcej. Można czasami nie widzieć się cały tydzień, bo różne są zobowiązania. Ale czy jest ta świadomość, że później trzeba sobie dać czas, aby tę więź budować? I tu jako taką podpowiedź podam, wszystkich zachęcam małżonków do tak zwanego rytuału, powiedzmy kawowo-herbacianego, tak mówię żartobliwie, ale zachęcam narzeczonych albo małżonków do czego? Kupcie piękne dwie maleńkie filiżanki. Tylko wasze. Nigdy nie są używane dla kogoś, dla rodziny, gości, dzieci i tak dalej. Tylko wasze. Jedna ze stron, na przykład mąż, jest odpowiedzialny, że pamięta codziennie, że mają razem wypić herbatę albo kawę. To jest tylko 15 minut. Nic więcej. Choćby 15 minut. I w trakcie delektowania się tą kawą czy herbatą mają mówić o czym? Tylko i wyłącznie o tym, co czują, jak się czują tego dnia, czy ten dzień był ciężki, czy łatwy, czy trudny, co było łatwe. To tworzy bliskość psychiczną. Wrócę do znowu ewangelicznej rady. Małżeństwo ma nosić brzemiona, dźwigać razem brzemiona, ale dzielić się radością, choćby 15 minut dziennie. Powiem, że w moich małżeństwach, tu w cudzysłowie mówię moim, to skutkuje. I w swoim też praktykuję, choć mi się nie zawsze udaje codziennie. Nawet 15 minut dziennie czasami jest trudno. Już nie mówiąc, że proszę zobaczyć, to wytyka się wtedy tego aspektu emocjonalnego, prawda? Dzielenia przeżyć, stanów, bardzo ważnego dla kobiet. I następny czynnik to jeszcze ten harmonogram obowiązków, także odpoczynku, czy są koło siebie, czy są razem. Ale pewnie myślę, że już tak już na oko patrzę, że czasu w ogóle nie ma. W
Więc obiecuję wrócić do tego tematu. Już inne małżeństwo albo narzeczeństwo będę omawiała. I też już mając to, jakby te podstawy, które dzisiaj przekazałam, też Państwu pokażę, jak konkretny profil się buduje dla danej pary, budowania więzi. Nie ogólne jakieś słowa, co powinno być. Konkretny profil i konkretne zadanie dla danej pary. Bo każdy człowiek jest inny. Każda para, małżeństwo jest inna i specyfika ich różnorodności jest inna. Chyba dostanę bólę, że za długo mówiłam. Ale bardzo dziękuję i będę mówiła. Dziękuję.